Kontynuujemy obecnie serię zwaną Osoba Jezusa. Przechodzimy do lekcji 7, Naczynie Pańskie. Nasz pierwszy fragment pisma to 2 Królewska 2, 19-22. Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. A teraz przejdziemy do Dziejów Apostolskich 1, 1 i 2. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał, od początku aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. I ostatecznie Ewangelia Marka 9:15. I wnet wszystek lud, ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy, witał go. Kiedy te dwa miejsca czytamy razem, są one czymś związane. Jest to sól i to, co sól oznacza. W piśmie sól oznacza odnowienie, konserwację i trwałość. W pierwszym urywku czytaliśmy o wodach w Jerycho, którym czegoś brakowało. Rezultatem tego była niepłodność drzew. Owoce opadały, zanim dojrzały. Nic nie osiągało dojrzałości. Ludzie mieli drzewa, pola i robotników, wkładali w to wiele energii. Mieli właściwe motywacje, ale nie mieli plonów. Jest to obraz całego Kościoła. Przygotowujecie, planujecie, zapraszacie ewangelistę i wszystko wydaje się iść we właściwym kierunku. Spodziewacie się przeżywać przebudzenie, a zamiast tego owoc pada na ziemię. I cała energia, wysiłek i pieniądze nic nie dały. Tak było właśnie w Jerycho. Drzewa pięknie kwitły, ale zanim owoce dojrzały, opadły na ziemię. Nie było dojrzałości, satysfakcji i nagrody za cały trud i wysiłek. W czym był problem? Nie było jakiegoś ważnego składnika i jego brak powodował, że wszystko inne nie osiągało celu. Jak wielka jest różnica, kiedy drzewa są zasadzone nad strumieniami wód życia i przynoszą owoc we właściwym czasie. Chociaż sól jest tym ważnym i najbardziej potrzebnym składnikiem, to ja chcę raczej mówić o misie. Jeżeli dotychczas nauczyliśmy się tego, co powinniśmy, to wiemy, kim jest osoba Jezusa, kim On jest i jak się pojawił. Nauczyliśmy się też, że Kościół, jako jeden nowy człowiek, ma dojść do pełnego podobieństwa do Chrystusa. Również przez to naczynie, które nazywa się Kościołem, chwała Jezusa będzie lśnić do granic wszechświata. Tak samo jest z misją, czyli z tym, czym teraz będziemy się zajmować. Nie odchodzimy od myśli o nowym człowieku, który jest naczyniem. Dzieje apostolskie, rozdział 2, mówią o soli, ale przed tym jest rozdział 1. Zwróćmy najpierw uwagę na polecenie Elizeusza, by dali mu misę. Tym naczyniem był mały garnek lub rondel. Zadajmy to pytanie. Po co ta misa? Dlaczego nie wrzucono garści soli prosto do wody? Zrozumcie,
że zajmujemy się duchowym przebudzeniem lub odnowieniem niebiańskiego człowieka reprezentowanego przez lud Boży. My reprezentujemy go tutaj i dlatego mamy do czynienia z odnowieniem tego, co jest prawdziwe i realne. Do takiego dzieła naczynie musi być specjalnie przygotowane i oddzielone. Coś z tej natury zostało utracone i trzeba to odzyskać. Duchowym przeciwieństwem tego są rzeczy, które rozpłynęły się we mgle i w niepewności co do rzeczywistego znaczenia i celu życia. Nigdy nie było to bardziej prawdą jak dziś. Możecie zapytać 100 ludzi, do czego jest powołany Kościół, jaki Bóg ma cel dla Kościoła. I ani jeden z tych 100 nie da właściwej odpowiedzi, dlaczego tu jesteśmy. Nie znają oryginalnego znaczenia, przeznaczenia Kościoła. To, co mówią i czynią, nie ma już tego samego znaczenia, jak kiedyś. Teraz znaczy to coś innego. I tragedia polega na tym, że wielu za tym poszło i nie dostrzegają, że nie ma już tam żadnej mocy. Stało się to, co najgorszego mogło się stać. Nauczyliśmy się, jak być religijnymi bez Boga. To było też tragedią panowania Saula. Podczas całego panowania Saula nie było wśród nich skrzyni przymierza i nawet nie starali się, by ją odzyskać. To jest tragedia, ale jeszcze gorsze jest to, że im tego nie brakowało. Nauczyli się, jak być religijnymi bez Boga. W kręgach zielonoświątkowych są pewne imitacje Ducha Świętego i głupcy myślą, że to jest dobre. Jeżeli przyjmiemy Księgę Dziejów Apostolskich jako model, a listy jako objawienie prawdy zamierzonej przez Pana, jako podstawa tego, co zostało zapoczątkowane w dziejach, to nie możemy nie zauważyć obecności czegoś, co wszystko ożywia. Tym czymś był szczególny rodzaj życia. Chrześcijaństwo to nie religia, ale życie. Co doprowadziło do jego powstania? To Duch Święty uwielbił Jezusa w sercach wierzących. To stało się dla nich realne, a oni uczynili go realnym dla świata. Ta nowa misa, o której mówimy, jest bardzo ważna. By dzisiejszy świat i odstępczy Kościół mógł znaleźć Boga, musi być stworzone przez Boga szczególne naczynie. Musi nastąpić odzyskanie tego, co zostało utracone. Najpierw musi to być w naczyniu, a następnie z tego naczynia musi być wrzucone do strumienia. Czytajcie Biblię. W dniu Pięćdziesiątnicy wypłynęła rzeka. Ona nie popłynęła na Jerozolimę. Ona popłynęła do specjalnie przygotowanych naczyń 120 ludzi, a przez nich na cały świat. Bóg szuka naczyń, które byłyby takie, jakich On potrzebuje. On nie szuka przedstawienia, ale mieszkania. Kiedy znajdzie takie naczynie, formuje je według obrazu, jaki chce uzyskać, czyli Jezusa Chrystusa. Bóg zawsze przeprowadza takie naczynie przez proces śmierci i zmartwychwstania. Śmierci tego, czym my jesteśmy, a zmartwychwstania tego, kim On jest. Bóg zawsze tak działał. I tak będzie postępował z naczyniami czasów ostatecznych. Kiedy Bóg uchwyci człowieka, zaczyna natychmiast postępować z nim w powyższy sposób. Jezus powiedział, wielu jest powołanych. Każdy narodzony na nowo wierzący jest powołany,
ale niewielu jest wybranych. Powód jest taki, że większość upada w troskach życia codziennego. Kiedy obliczą koszt związany z byciem tym szczególnym naczyniem, uważają, że ten koszt jest zbyt wysoki. Boże naczynie odnowienia jest doświadczone w ogniu. Bóg prowadzi je przez doświadczenia życia, by przekonać się, czy będzie wierne, czy nie. Kiedy Bóg przez Gedeona miał wyzwolić Izrael spod panowania 250 tysięcy Midianitów, drastycznie zredukował jego armię. Gedeon rozpoczął z armią 32 tysięcy ludzi. Bóg powiedział do Gedeona, by odesłał do domu każdego, kto niedawno kupił pole, ożenił się lub kupił woły. Kazał Gedeonowi zwolnić tych, którzy byli w tych kategoriach. Cóż to Bóg uczynił? Jeżeli ktokolwiek był zainteresowany czymś innym, nie mógł być częścią narzędzia, przez które Bóg miał sprawić przebudzenie. Takie naczynie z pomocą Boga miało wyzwolić kraj od wszystkiego, co było niewłaściwe. Miało zostać uformowane naczynie dla wyzwolenia narodu i ono musiało być czyste. Wszystko, co nie było Chrystusowe, musiało być usunięte. Wszyscy, którzy byli zainteresowani czymś innym, musieli odejść. Następnie Bóg poprowadził ich do wody i kiedy pili, Bóg ich obserwował, jak piją. To wskazało Gedeonowi na ich czujność i pasję dla sprawy. Połowicznie zaangażowani zostali zwolnieni i pozostało tylko 300. Było ich więcej niż wystarczająco i przez nich Bóg mógł zesłać zwycięstwo, którego wtedy potrzebowali. Tak to wygląda również dzisiaj i tak było przez wszystkie wieki. Kiedy coś oryginalnego zostało zagubione, kiedy brakowało składnika, Bóg musiał wzbudzić naczynie, misę, przez które mógł się objawić i przychodziło odnowienie przez przygotowane naczynie. W całej Biblii widzimy to samo, że naczynie musi być wypróbowane w ogniu. Każde prawdziwe Boże dzieło potrzebuje ludzkiego naczynia. Kiedy Bóg chciał mieć naród, powołał Abrahama. Abraham miał być naczyniem, przez które narodził się naród. Bóg prowadził Abrahama 25 lat drogą wiary. Każda emocja, każda postawa i wszystko w tym człowieku miało być doświadczone. Musiał przechodzić próby przekraczające ludzkie możliwości, gdyż Bóg formował misę, naczynie, przez które mógłby wykonać swój plan. Ostatnią próbą Abrahama było ofiarowanie jego jedynego syna, Izaaka, na ofiarę całopalną. Bóg przemówił do niego w Berszeba: weź swojego jedynego syna, Izaaka, i złóż go w ofierze całopalnej na miejscu, o którym ci powiem. Autor tego zapisu oszczędził nam opisu agonii tej nocy, kiedy Abraham walczył z Bogiem. To, co było najdroższe jego sercu, plus wszystkie obietnice Boże, związane były z tym synem. A teraz Bóg mówi, by złożył go w ofierze. W końcu Abraham posłuchał. I tam, na górze Moria, kiedy miał już zatopić nóż w ciele chłopca, Bóg go zatrzymał. Bóg przygotował baranka na ofiarę. Kiedy ten staruszek stał tamtego dnia, mając dobrze ponad 100 lat, jego wątłe ciało chwiało się od wiatru, usłyszał od Boga słowa: wiem, że mogę ci zaufać. Tego właśnie Bóg szuka. Takie jest Jego narzędzie. Oddaj Bogu narzędzie, a On zrobi resztę. Wszystko inne znajdzie się na swoim miejscu.
Kiedy ten naród został sprzedany do niewoli, Bóg powołał człowieka o imieniu Józef, by ich zachować. Bóg powołał go, kiedy był jeszcze chłopcem i przez 20 lat poddawał go próbom. Był sprzedany do niewoli, a następnie kobieta nakłamała na niego, spędził wiele lat w lochu więziennym w Egipcie. Co to miało znaczyć? Bóg formował nowe naczynie, przez które chciał dać wybawienie Jego ludowi. To naczynie musiało przejść przez ogień. W Psalmie 105, 17 i 18 czytamy o Józefie. Wysłał przed nimi męża, Józefa, sprzedanego w niewolę. Nogi jego skrępowano pętami. Dostał się w żelazne kajdany. Jeśli macie dobrą Biblię, możemy się tam doszukać stwierdzenia, że żelazo przeszyło jego duszę. Wiersz 19 mówi, aż do czasu, gdy się spełniło słowo Pana. Bóg przemówił do Józefa, a potem przez 20 lat nie mówił nic. Cóż takiego Bóg czynił? Gdyby Józef nie wierzył w to, co Bóg mu powiedział, nie mógłby być tym naczyniem. Doświadczenia i próby są częścią dyscypliny. Kiedy nadszedł czas wyzwolenia tego narodu, Bóg powołał człowieka o imieniu Mojżesz. Był on wybrany, by wyprowadzić naród izraelski z niewoli. Słowo Boże mówi, że to wszystko zostało zapisane dla naszego pouczenia. Kiedy Kościół staje się zagmatwany przez błędne nauki i wierzenia, staje się niewolnikiem dla grzechu. Kiedy staje się pomieszanym tłumem, Bóg musi mieć naczynie, by mógł przez nie wyzwolić. W takiej sytuacji został powołany Mojżesz. Bóg zmieniał jego zwyczaje przez 40 lat na wiecznych pustyniach Midianu. Zanim poszedł na pustynię, Bóg powiedział o nim, to człowiek mocny w słowie i czynie. Kiedy obecność Boża przykuła jego uwagę w płonącym krzewie, tam na dalekiej pustyni stracił swoją mowę. Został opróżniony ze wszystkich swoich zaplanowanych poczynań i teraz był gotów, by być użytym przez Boga dla wyzwolenia ludu. Kościół również musi być odnowiony. Do tego narzędzia musi być przywrócone to, co zostało utracone. By tego dokonać, Bóg musi uformować naczynie, nową misę, która jest szczególna i inna. Tym naczyniem musi być coś, na co Bóg może wskazać jako wzór. Nie może to być ekskluzywne. Ma to być użyteczne dla wszystkich, w których jest Duch Chrystusowy. Bez względu na to, jak ogołocone jest to życie duchowe, naczynie to jest powołane, by usługiwać tym, którzy należą do Boga. Boża praca z tym naczyniem polega na formowaniu i kształtowaniu go tak, by było użyteczne dla Boga. Kiedy takie naczynie jest gotowe, Bóg posłuży się nim i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Ostatnie wylanie przyjdzie przez naczynie szczególnie uformowane przez Boga w ogniu przeciwności, a w szczególności w ogniu odrzucenia przez świat religijny. Jednak wiedząc, czym jest i do czego zostało powołane, pozostanie wierny Bogu we wszystkim. Taka była zawsze droga Boża. Bóg powołał Ezechiela, kiedy lud Boży był w stanie strasznego odstępstwa. 15 lat wcześniej zostali zaprowadzeni do niewoli. Świątynia została zniszczona, a miasto legło w gruzach. W takiej sytuacji został powołany Ezechiel. Czasy Ezechiela nie różniły się zbytnio od obecnych.
Ponownie mury są rozwalone, a bramy spalone. Kościół jako całość jest duchowo w strasznej kondycji. By zaradzić takiej sytuacji, Bóg szuka naczynia, przez które mógłby się objawić. Pytanie brzmi, czy ty i ja będziemy tym naczyniem? Niech Bóg pomoże nam nim się stać.